Jutro 21 marca, długo oczekiwany początek astronomicznej wiosny. Miłośnicy pieszych i rowerowych wędrówek, nie chcąc czekać już dziś, korzystając z ładnej pogody, wyruszyli na poszukiwanie pierwszych oznak budzącej się do życia przyrody. Aby mieć pewność, że zima szybko nie wróci, wzięli ze sobą marzannę, by ostatecznie rozstać się ze śniegiem i mrozem. Na poszukiwanie wiosny wybrał się też dziś klub turystyki rowerowej Lubuszanie 73. Zimy mają już serdecznie dość, bo po śniegu nie można jeździć rowerem. Cykliści z radością więc przystroili marzannę, by utopić ją w Odrze z dala od winnego grodu. Jak co roku chcemy pożegnać złą zimę, przywitać wiosnę, żebyśmy mogli już jeździć na rowerach, więc marzanka w formie tej złej zimy zostanie dzisiaj spalona i utopiona w Odrze. Klub działa od prawie 40 lat. Topienie marzanny jest dla jego członków równoznaczne z rozpoczęciem sezonu wiosennego. Czemu topimy na marzannę? No bo nie możemy się doczekać wiosny, żeby już zacząć jeździć, zacząć nowy sezon, nowe plany, nowe marzenia. Zimę ostatecznie pożegnano na moście w Nietkowie. Płonąca marzanna została wrzucona do Odry i wpłynęła na północ. No i niech długo nie wraca.